Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj wyskoczyłem na około godzinę na ryby. Przejeżdżałem w pobliżu, ponieważ chciałem zobaczyć, jak wygląda rzeka podczas prowadzonych prac w niej. No i stwierdziłem, że jak przyjeżdżam koło miejsca, w którym kończyłem zeszły sezon na białce, to w tym roku również go tutaj rozpocznę. Jakieś ryby wpadły, ale co dokładnie, to zobaczycie w dalszej części. Staramy się tutaj rzucić to spowolnienie i powoli przeprowadzić nimfy. Może ich nie wyciągnie. Mam ze sobą tylko i wyłącznie jedną baterię. Więc nie wiem, czy coś się uda sensownego nagrać, czy nie. Mam jeszcze materiał z trzech wyjazdów nad Wisłę. Ale na pewno się pokaże jakoś później, ponieważ jeżeli będę coś składać, to na pewno z dzisiejszego wyjazdu. Ponieważ z montażem powinno pójść zdecydowanie szybciej, tym bardziej, że mamy jeszcze około godziny do zachodu słońca. Więc na pewno tego materiału nie będzie dużo i może też starczy ta karta pamięci. Jedna, znaczy karta pamięci, ta bateria jedna, którą dysponuję na chwilę obecną. Kurczę, coś tutaj nieładnie. Ten, kto śledzi kanał, pewnie poznaje mniej więcej te miejscówki. W tym miejscu zakończyłem swój zeszły sezon. I wyciągnąłem stąd około 65 ryb, z tego co kojarzę, w jakieś 4,5 godziny. O, było branie, albo zaczep, ale chyba branie. Zaraz ewentualnie zmienimy muchy, jeżeli to nie będzie przynosić efektu. W ogóle co ja tutaj dzisiaj robię o tej porze? Jeszcze może od tego zacznijmy. Ta rzeka, na której się znajduję, jest w dość dużej rozsypce, że tak powiem, ponieważ jest na niej prowadzone mnóstwo prac. Rzeka, rzecz jasna, białolądecka. W sumie jest ona tak zciurana, że podawanie jej nazwy już nie powinno tutaj nikogo raczej bulwersować, a mnie tym bardziej. I stwierdziłem, że zobaczę, jak tam wyglądają te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wcześniej nagrywałem film. No i nie wygląda to za ciekawie. Ja tego już bardziej szerzej komentować nie będę, ponieważ też filmy te bardziej merytoryczne, które starałem się nagrywać, odbiły się żadnym echem. Tylko i wyłącznie jeszcze PZW dostało po garbie. Czy tak naprawdę ich winy tutaj w tym, no z mojej perspektywy, zbyt wiele nie ma. Wiadomo, mogliby teoretycznie śledzić strony Wód Polskich i być na bieżąco z tego typu pracami, no ale jest jak jest. Wody Polskie też mają w obowiązku informowanie, w tym przypadku akurat PZW, o tego typu manewrach, no a niekoniecznie się to dzieje. Kurczę, chyba była ryba, ale dobra, zmieniamy muchy, ponieważ jestem tutaj z 10 minut i dotychczas było jedno branie i też w ogóle praktycznie nie widzę przy tym świetle tej żyłki kolorowej. Dobra, zmieniamy muchy. Dobra, witamy z powrotem. W pierwszym wariancie miałem założoną muchę błyszczącą i drugą, drugiego zajączka. W tym momencie mam założone muchy mniejsze, ponieważ mucha prowadząca, główka 3, PT z folią na grzbiecie, natomiast na skoczku mamy bażanta z przewijką fioletową. No, tego typu muchy się tutaj mniej więcej sprawdzają. O, jest ryba, pięknie, dobra. I na muchę prowadzącą, czyli jak widać, zmiana much przyniosła pożądany efekt. Kurczę, nie widzę żyłki w ogóle. Okej.
Jest rybka. Pierwszy wstrążek. Fajnie, czyli w filmie będą ryby. O ty, łobuziaczku. Już cię wypinamy. O, i to jest wstrąg naturalny. Podniebienie bezpośrednio. Ok, czyli mamy pierwszą rybkę. Klikniemy sobie. Godzina 17:57. Czyli coś tutaj zostało i to była ryba naturalna. A, nie zrobiłem zbliżenia na kropeczkę przy oku. No ale dobra, jest jedna, to powinno być więcej. Tutaj zaraz będziemy mieć kawałek powyżej miejsce, gdzie teoretycznie najpewniejsza ryba powinna być największa, ponieważ mamy najgłębiej plus do tego zwalony korzeń. Nie chciałbym tego pozrywać, co mam powiązane, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Odnośnie tej rzeki też głównodowodzącym i organizatorem jest Krystian Bednarczyk i będziemy rozgrywać tutaj Mistrzostwa Polski Juniorów w metodzie muchowej, więc na pewno też pokażą się jakieś dodatkowe filmy stąd i zachęcam jak największą ilość osób, żeby wzięła udział, oczywiście takich, co mają względne pojęcie o łowieniu na muchę. Ja akurat będę sędzią sektorowym, z tego co się orientuję, na tych zawodach, więc który sektor będzie pode mną, jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. Drugim sędzią sektorowym będzie Tomasz Dańko i trzecim sędzią sektorowym będzie Krystian Bednarczyk. Oprócz tego też na moich barkach spoczywają jeszcze sponsorzy zawodów, więc też na dniach będę jakoś wysyłać pisma do różnych firm z prośbą o wsparcie tej imprezy. Jeżeli ktoś z Was pracuje w jakiejś firmie, która też ewentualnie chciałaby wspomóc tego typu inicjatywę, to zachęcam serdecznie do kontaktu. Najlepiej na maila. Mail gdzieś Wam się tutaj wyświetla. Dodatkowo do tego, o, było przytrzymanie lekkie. Mail do mnie to grzegorz@marcinow.com. Dobra, kilka rzutów jeszcze tutaj oddajemy i idziemy kawałek wyżej. Zobaczymy jeszcze, czy do wychodzącej coś może. Średnio. Jeszcze tam bezpośrednio w przód jakieś korzenie widzę, że tam prześwitują. Nie chciałbym się znowu wiązać. Wiatr lekko wieje, wyciąga żyłkę. Dlatego wybieram ją lewą ręką. No widzę, że nie jest to to, co było na zakończenie sezonu. Te ryby zdecydowanie poszły gdzie indziej. Dobra. Nie wiem, czego okulary bym zdjął, to by nie było lepiej. I chyba może trochę owszem. Ta wędka też jest tutaj troszkę za długa. Nie widzę w ogóle tej żyłki. Już nie będę tego zmieniać i kombinować. Żyłka kolorowa 0,24. Ten odcinek ostatni, z tego co kojarzę, to jest Soldarini. Ostatnio na Wiśle jak byłem, to właśnie zmieniałem tą żyłkę z Rio i w mojej ocenie ta Rio jest lepiej widoczna, przynajmniej w tych średnicach, co mamy. No dobra, była jedna ryba, no to przydałoby się, żeby jeszcze jedna walnęła, ale coś tutaj im nie pasuje ewidentnie. Żyłka 16, z tego co kojarzę. Dobra, wybieramy kolorową i z żyłki na rękę łowimy, ponieważ tutaj mamy korzeń.
tutaj mamy płytko, to zaraz jest dół i przydałoby się przejść na drugą stronę. Okej, zaczepik. Trochę wyżej poprowadzimy. Dobra. Idziemy w takim wypadku. Zakładamy okulary. O, puściło. Nawet nie poplątana. Niby mam podkute buty, ale jeżdżę jak na łyżwach. Wow! Ustana. I po kolorowej żyłce przy okazji. Dobra. No i teraz mamy żyłkę Rio założoną. Różowo-zieloną i zdecydowanie lepiej jest ją widać. Przy okazji też zerwałem trochę żyłki tej biało-czarnej, więc mam już linkę dość mocno wysnutą przez przelotki. Dobra, jest rybka, malutka, bo malutka, ale jest. Helikopter. Też naturalsik. No i na przytrzymaniu tylko i wyłącznie. Tylko nie zwróciłem uwagi na którą muchę, ale chyba na prowadzącą. A muchy teraz zmieniłem, ponieważ tamte zostawiłem na drzewie. Fajnie byłoby po nie wrócić. Ale to nie dzisiaj, bo rwie tutaj dość mocno, a kija ze sobą nie wziąłem, a nie chciałbym pływać. Założone mam dwie muchy na główkach trójka. Więc jak na tą wodę nie jest to zbyt ciężko. Kurczę. Siedzi ryba.
kolejny naturalny pstrążek. Pięknie, czyli mamy trzecią rybę i w tym momencie łowię tylko i wyłącznie na jedną muchę, ponieważ drugą zerwałem i nie chciało mi się jej za bardzo wiązać. Więc jest muszka, która działa i jest to czerwono-czarna plecionka. Robi się coraz ciemniej, więc tak jeszcze plus minus 10, maksymalnie 15 minut i będę stąd uciekać. O, było kolejne branie. Więc tak jak widzieliście, trzy rybki się zameldowały, dwie zawodnicze, na pewno miarowe, powyżej 25. Myślałem, że trochę więcej tych rybek, szczerze mówiąc, tutaj będzie. No niestety jest jak jest. Oczywiście też ta rzeka późno startuje względem innych wód. Więc zobaczymy za miesiąc, półtorej, co się tutaj będzie dziać. Z tego miejsca też zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapy w górę i dajcie znać, co wy sądzicie na temat tych prac, które się tutaj dzieją. Jeżeli macie też ochotę, możecie odświeżyć sobie te wcześniejsze filmy, które nagrywałem w tym temacie. Normalnie nazwy tej rzeki bym nie podawał, ale w sumie w związku z obecną sytuacją myślę, że i tak już nic jej bardziej nie zaszkodzi. Dobra, z mojej strony jeszcze raz tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia nad wodą. Cześć!